Siema siema, dziś pokażę wam gdzie zdobyć aluminium. Aluminium wypada z m.in. kików narciarskich oraz tacek obiadowych. Pierwszą lokacją jest resort Dolina, zaraz obok szczytu świata. Tam na stojakach znajdują się narty oraz kiki narciarskie i to właśnie kije zbieramy. Po zebraniu wszystkich kij przechodzimy do następnej lokalizacji jaką jest ciężarówka obok oczyszczalni Tygard. Najlepiej jest się przeteleportować na Poseidon Power Substation PX-02 i kierować się drogą, aż dojdziemy do rozwalonej ciężarówki. Na jej pace znajduje się około 10 kilków, które dają nam aż po 2 aluminium. Przy okazji chciałbym Was zaprosić na nowy kanał Apokalipsy, czyli Quantum Las. Znajdziecie u niej różne rysunki, unboxingi oraz wiele innych rzeczy związanych z Falloutem a wracając do aluminium. Następną lokacją jest Harper's Fair. Jednakże do tego sposobu potrzebujemy mutacji torbacz lub wysokich umiejętności parkouru. Teleportujemy się na południowe wejście do jam i przechodzimy na zbrojownię Harper's Fair. Tam zbieramy klimatyzatory, które wiszą obok okien. Gdy już zebraliście całą zbrojownię, przejdźcie do alejki gdzie znajduje się handlarz wolnych stanów i w alejce koło niego znajduje się też kilka klimatyzatorów. Ostatnią lokalizacją będzie liceum w Watodze. To miejsce powinno być już dobrze Wam znane z mojego poradnika na temat farmienia plastiku. Idziemy na stołówkę i tam zbieramy tace obiadowe. Pamiętajcie, że tacki znajdują się też na piętrze w kafeterii oraz w kuchni. Idąc do liceum w wywatoce, pamiętajcie także o zebraniu plastikowych sztućców i talerza. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. No i za, cześć!